Kombinacja globalnego biznesu i prywatnych interesów, które wywierają bardzo skuteczny wpływ na politykę państw, które nazywają się demokratyczne. Ekonomia zaczęła dominować nad polityką. Następuje już nawet nie tyle sprzężenie zwrotne, co zależność. Elity ekonomiczne i polityczne się przenikają i w tym momencie wykreował się nowy globalistyczno-autorytarny system, ten elitarny charakter rządzenia państwem i organizacjami międzynarodowymi. Witam Was bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony mówi Agata Kępa i dzisiaj goszczę profesora Mirosława Matyję. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam dzisiaj podjąć taki temat demokracji a globalizacji. Jedno i drugie to pojęcia bardzo pojemne. One się niezwykle często pojawiają w dyskursie, w debacie publicznej. Właściwie mam czasami wrażenie, że w co drugim artykule gdzieś można sięgnąć i właśnie te pojęcia zobaczyć. I chciałabym zacząć od takiej definicji, żebyśmy sobie ustalili ramy, po których się dzisiaj w rozmowie poruszamy. Czym zatem jest globalizacja i czym jest demokracja? Czy te pojęcia są nadużywane? Globalizacja i demokracja. Może na początek. Oczywiście, że są nadużywane i one są błędnie interpretowane w tym naszym współczesnym słowniku politycznym i ekonomicznym. Do tego stopnia są nadużywane, że to już osiąga właściwie takie znamiona farsy. No, globalizacja, no, tak jak pani powiedziała, ciągle to słowo słyszymy, jeszcze częściej słyszymy słowo demokrację. Jeśli mówimy o globalizacji, to myślimy o procesach, które postępują jedno po drugim, określone zdarzenia i to, co wpływa na te zdarzenia. I w tym kontekście właściwie globalizację musimy rozumieć jako proces z jednej strony polityczno-kulturowy, a z drugiej strony jako proces polityczno-ekonomiczny, albo nawet przede wszystkim ekonomiczny. Chodzi konkretnie o to, że globalizacja przyczynia się albo ma się przyczyniać do interakcji między państwami, między osobami, między organizacjami, do intensyfikacji powiązań pomiędzy krajami i społeczeństwami. I chodzi właściwie o to, aby stworzyć coś takiego jak społeczność międzynarodowa, tylko czyli tutaj odchodzimy od tej społeczności ojczyzn. I przechodzimy do społeczności obywateli. Czyli krótko mówiąc, społeczeństwa przenikają się nawzajem, więzi, zależności polityczne i ekonomiczne się umacniają, kultura się nasyca, o tym nie wolno zapominać, obcymi wpływami, a gospodarka nabiera charakteru międzynarodowego. I o to właściwie chodzi w globalizacji. Natomiast demokracja, która stoi według mnie na zupełnie innym biegunie, ona, no, znaczy, trzeba to powiedzieć, zawsze od tego trzeba wyjść, że to są rządy ludu według greckiego demokratos i tak dalej. Według mnie to jest jednak wynalazek XX wieku. Chodzi mi konkretnie o te demokracje parlamentarne, czyli zawsze muszę to powiedzieć, parlamentarno-elitarne, bo one się przekształciły z demokracji parlamentarnych w elitarne. Ale demokracja, ona jest powiązana. Jej rozwój z koncepcją państwa narodowego, podkreślam. Demokracja miała zabezpieczać społeczeństwa przed rządami autorytarnymi, przed nadużyciem władzy przez elity i wreszcie miała dać, szczerze mówiąc, obywatelom do ręki instrumenty, które by gwarantowały wolność, sprawiedliwość i równość itd. Dzieje się wprost przeciwnie, dzieje się zupełnie na odwrót i w tym naszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie rozwój demokracji nie tylko stanął pod znakiem zapytania, ale obserwujemy postępujący upadek tej demokracji parlamentarnej. Oczywiście myślę tutaj cały czas o tej parlamentarnej demokracji, w której wybierani przedstawiciele przestali być albo przestają być reprezentantami ludu, który ich jakby nie było wybiera. No i oczywiście tutaj dobrym przykładem jest Polska, gdzie oderwanie się elit politycznych od społeczeństwa staje się już symptomatyczne. Więc z jednej strony mamy globalizację z jej ambicjami, że tak powiem,
międzynarodowymi, a z drugiej strony demokracja, która właściwie miała bronić państwo narodowe i obywateli. A jak te pojęcia ze sobą współistnieją? Czy w jakiś sposób globalizacja wpływa na demokrację? Czy właśnie wpływa na nią jakoś destrukcyjnie, negatywnie? Czy te pojęcia się zupełnie ze sobą wykluczają i nie mamy do czynienia z jakimiś korelacjami? To pytanie trzeba stawiać zawsze. Niemniej jednak ono współcześnie chyba nie ma już większego sensu. Dlaczego? Dlatego, że wiemy doskonale, że globalizacja, która miała ponoć wspierać rozwój demokracji, stała się przysłowiową kulą u nogi u demokracji. Chodzi o to, że suwerenność państwa nie jest już taka sama obecnie, dzisiaj, jak była dawniej. Państwa przestają być suwerenne, ta suwerenność staje się ograniczona. Obojętnie, czy to są państwa europejskie, czy azjatyckie, czy amerykańskie, ta suwerenność państw staje się coraz bardziej ograniczona. A jeśli już sięgamy do przykładu na własnym podwórku, to aż się nasuwa tutaj ta hegemonistyczna rola Unii Europejskiej, która jest przecież wytworem globalizacji, a działa w sposób autorytarny, działa w sposób nakazowo-rozdzielczy i jest według mnie na wskroś niedemokratyczna. Politycy i jakby nie było wielcy myśliciele, również polityczni i filozofowie przez długi czas oszukiwali społeczeństwa, twierdząc, że demokracja przechodzi proces globalnej transformacji w ramach tego procesu globalizacji. I celem tego procesu miało być niejako wpasowanie się demokracji w porządek światowy. Czyli po prostu demokracja miała stać się zglobalizowana i globalizacja miała po prostu eksportować demokrację na cały świat. Tymczasem skończyło się na eksporcie towarów z Chin do Europy i do innych państw. Niemniej jednak ci wybitni myśliciele z czasem, oni sami zrozumieli, że to, co opowiadają, to nie ma sensu, że głosząc na przykład, że narodziny wspólnot politycznych winny łączyć ludzi bez względu na obywatelstwo, bez względu na poglądy, bez względu na religię, czyli powtarzam, miała powstać demokracja o charakterze globalnym. Tymczasem najnowsza historia Europy i świata pokazała, że ta teoria nie ma najmniejszego sensu. Oprócz tego, to jest problem kolejny, trzeba o tym mówić, to jest dominacja globalnego biznesu i prywatnych interesów, które wywierają bardzo skuteczny wpływ na politykę państw, które nazywają się demokratyczne. Demokratyczne formy rządzenia państwem, one nie są już w stanie obronić się przed ekspansją tego wielkiego kapitału. One nie są w stanie bronić się skutecznie przed wpływami wielkich korporacji, prywatnego biznesu, grup interesów, lobbingu i tak dalej, koncernów. Proces globalizacji to jest obecnie, nie oszukujmy się, dominacja wielkich korporacji, wielkich koncernów, prywatnego biznesu, a ci tak demokratycznie wybrani politycy, oni stali się właściwie mało znaczącymi wykonawcami tego wszechobecnego światowego biznesu. I to doprowadziło do zjawiska, do którego musiało doprowadzić, mianowicie do zaniku demokratycznych form rządzenia państwem. I te państwa, które się niby nazywają demokratyczne, one przestały nimi być, dlatego że one są pod ciągłym wpływem ekonomii. A więc widzimy tutaj, że ekonomia zaczęła dominować nad polityką. Następuje już nawet nie tyle sprzężenie zwrotne, co zależność. Elity ekonomiczne i polityczne się przenikają i w tym momencie wykreował się nowy globalistyczno-autorytarny system światowy. I tutaj my możemy mówić w takich warunkach o demokracji, o wolnych wyborach i tak dalej. To jest wszystko fikcja w tym momencie, a więc globalizacja zamiast wspierać demokrację, jak się wydawało, jak to opowiadali wielcy, jeszcze raz powtarzam, politycy i filozofowie, stało się zupełnie na odwrót.
Ta globalizacja stała się po prostu kulą u nogi, przeszkodą dla rozwoju demokracji. Powstał ten elitarny charakter rządzenia państwem i organizacjami międzynarodowymi. I tutaj mamy totalną sprzeczność. Z jednej strony globalizacja, a z drugiej strony demokracja, która powoli zanika. Czy zatem kapitalizm, globalizacja gospodarki, o której też teraz jest tu mowa, jest zagrożeniem dla globalnego społeczeństwa obywatelskiego? Czy w ogóle nie może istnieć coś takiego jak globalne społeczeństwo obywatelskie, bo ono skupia się jednak na mniejszym terenie, bardziej lokalnie, bardziej narodowo? Właśnie tak jest. Ja zawsze mówię, my musimy sobie uświadomić to, że zawsze w każdych warunkach systemowych żyjemy w pewnym takim trójkącie gospodarka, polityka i społeczeństwo. Myśmy do tego czasu mówili w ramach tej rozmowy tylko o gospodarce i polityce. A gdzie jest społeczeństwo? Społeczeństwo jest przepraszam, instrumentalnie traktowane. Marginalnie traktowane i społeczeństwo jest spychane do przysłowiowego kąta i te społeczeństwa w procesie globalizacji, one przestają być traktowane poważnie, chyba tylko w czasie wyborów, gdzie są potrzebne, bo w zglobalizowanym świecie elity muszą przecież kimś rządzić i kogoś manipulować. Tylko po to są w tej chwili te społeczeństwa, które się przyglądają temu, co się dzieje na tak zwanej górze. Tymczasem my wiemy, że podstawową jednostką społeczną jest rodzina. Na bazie rodziny budowane są bez wyjątku wszystkie społeczeństwa na świecie. Obojętnie, czy to jest system dyktatorski, czy demokratyczny. A sama rodzina czy ona jest stworzona do obcej ekspansji? Czy ona jest stworzona do procesu globalizacji? Nie za bardzo. Przecież tolerujemy na przykład sąsiadów, prawda? Odwiedzamy się, ale nie mieszkamy z nimi pod jednym dachem. Odwiedzamy się, ale potem bardzo chętnie chowamy się do kąta, do własnych czterech ścian. I podobnie jest z przynależnością lokalną, gminną. I wreszcie z przynależnością państwową, bo żyjemy zawsze w każdej społeczności w ramach określonych norm, określonych wartości, w ramach określonej kultury. I tutaj pojawia się pytanie, po co nam jest to szczęścia potrzebne naruszanie tych historycznych, tradycyjnych form tej struktury społecznej. Nie jest nam potrzebne. Hegemonia gospodarczych, politycznych organizacji międzynarodowych, jak na przykład Unia Europejska, w tej chwili naprawdę strzela w kolano temu, co jeszcze się nazywa tradycją, co nazywa się klasycznym społeczeństwem. Czyli musimy to nazwać po imieniu. Społeczeństwa są traktowane marginalnie. Wielki biznes rządzi światem, a urzędnicy narodowi czy urzędnicy ponadnarodowi, jak na przykład ci w Unii Europejskiej, oni wypełniają jedynie życzenia i rozkazy wielkiego kapitału. Społeczeństwa przyglądają się temu procesowi. My się przyglądamy jako obywatele temu, co się dzieje w ramach tej tak zwanej globalizacji, ale my tego nie możemy niestety zastosować w aktualnych warunkach politycznych i ekonomicznych. I tutaj właściwie mamy duży problem, albo coraz większy problem z tym wytworem globalizacji w Europie, czyli z Unią Europejską, bo nagle pojawia się koncepcja, znaczy nie nagle, ta koncepcja pojawiała się ciągle, ale od paru tygodni pojawia się na nowo, aby zastąpić tą Europę ojczyzn Europą obywateli. No dobrze, możemy to tak rozumieć, tylko chodzi o to, że ta Europa obywateli, ona nigdy nie będzie obywatelska, dlatego że obywatele nie mają nic do powiedzenia. Wszelkie próby zglobalizowania Europy, one zawsze będą nieudane, dlatego że narody są zróżnicowane, są skłócone i jednoczenie na siłę kontynentu europejskiego w ogóle nie ma sensu. A poza tym tutaj mi się nasuwa
Definicja Europy. Jak zdefiniować w ogóle Europę? Czy Rosja jest Europą? Czy Unia Europejska jest tylko Europą? Czy kraje, które posiadają walutę euro, są Europą? Przykład. W Unii Europejskiej mamy 27 państw. Niektóre z nich posiadają euro. Ale ciekawe jest to, że państwa, które nie są w Unii Europejskiej, również posiadają euro. Przykład. Tak. Watykan, Andora, Monako. To też są państwa. Poza tym weźmy Eurowizję. Izrael bierze udział w Eurowizji, a przecież geograficznie leży w Azji. Czy Wyspy Kanaryjskie to Hiszpania, czy Afryka, czy Guadalupa to jest Francja i tak dalej, i tak dalej. To już sama definicja Europy jest prawie niemożliwa, dlatego te wszystkie koncepcje, europejskość i tak dalej, eurocentryzm, one właściwie nie mają większego znaczenia, to jest wytwór globalizacji. No tutaj jak się tak na tym zastanowić, zwłaszcza jak pan podał te przykłady, to rzeczywiście. Z jednej strony pan mówi o tym, że ta podstawowa komórka społeczna to rodzina, no a z drugiej strony istniejemy w świecie, gdzie mamy do czynienia z organizacjami międzynarodowymi, gdzie pojawia się koncept wielkich federacji i rządów ponadnarodowych. Czy to wszystko jest wytwór globalizacji i jak to wpływa na demokrację? Tak, oczywiście to jest wytwór globalizacji, bo ta globalizacja ona pojawiła się właściwie już w powolnym tempie od lat 60., 70., potem obserwowaliśmy przyspieszenie w latach 90. z zeszłego wieku. Następowało powstawanie, utrwalanie się na arenie światowej organizacji ponadnarodowych, które właściwie sprzyjały gwałceniu resztek demokratycznych form życia. I ta swoista kosmopolizacja gospodarki i polityki w skali międzynarodowej, ona właśnie doprowadziła do stworzenia się tych międzynarodowych hegemonów typu Unia Europejska. Jednocześnie powstawały i powstają elity o wymiarze międzynarodowym. Na przykład Komisja Europejska jest według mnie taką elitą międzynarodową, która rządzi w sposób bardzo autorytarny. I teraz, jak to wpływa na demokrację? Znowu ta Unia Europejska, no bo to jest najlepszy przykład dla nas w tej tak zwanej Europie, którą przed chwilą próbowałem zdefiniować, a jednak okazało się, że jest to niemożliwe do zdefiniowania. Paradoksem jest to, pani redaktor, że Unia Europejska powołuje się non-stop na wartości demokratyczne, tymczasem sama ich ani nie definiuje, ani nie egzekwuje. To jest paradoks. Jest właściwie jedna demokratyczna instytucja w ramach Unii Europejskiej, to jest Parlament Europejski, ale to jest przechowalnia dla skompromitowanych polityków z państw unijnych i sam Parlament Europejski jest skorumpowany, jest przekupny. Poza tym nie ma żadnych innych demokratycznych instytucji w Unii Europejskiej. Dlatego pani pytanie, jak te organizacje międzynarodowe wpływają na demokrację negatywnie, jak najbardziej negatywnie. One same promują demokrację, ale jej, jak już powiedziałem, ani nie definiują, ani nie egzekwują. Decyzje w Unii Europejskiej zapadają niedemokratycznie. I tutaj by się można właściwie pokusić o stwierdzenie, że właśnie w ramach tych wielkich organizacji międzynarodowych, bo to nie jest tylko Unia Europejska, to jest również NATO, czy bardzo dużo mówi się o WHO, czyli o tych organizacjach międzyrządowych. Można by się pokusić o stwierdzenie, że miejsce demokracji zajmuje w polityce kłamstwo, korupcja, hegemonia elit politycznych, tych międzynarodowych, a globalizacja umożliwiała i umożliwia nadal rozpowszechnianie tych zakłamanych standardów. I niestety no, przyszło nam żyć w takim zglobalizowanym świecie, gdzie wszyscy udają właściwie demokratów, a nikt
właściwie nie wie, czym ta demokracja jest. Demokracja w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich to nie są rządy ludu, przez lud i dla ludu, jak tą definicję lansuje nasz Instytut Demokracji Bezpośredniej, lecz według mnie to są rządy urzędników, przez urzędników i dla urzędników, a kierowane są odgórnie wielkim biznesem. Jak jeszcze w takim razie ta globalizacja zmieniła standardy w polityce? Czy właśnie ze względu na to, że z tą globalizacją mamy tak mocno do czynienia w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to mamy zupełnie nowe standardy w polityce niż to jeszcze miało miejsce kilkadziesiąt lat temu czy 100 lat temu? Jak najbardziej zmieniła te standardy. Oczywiście globaliści, korporacje, wielki biznes, one przenikają do polityki. Non-stop przenikają do polityki, dlatego te standardy musiały i muszą zostać zmienione przez to przenikanie. Przez to dochodziło i dochodzi do dezawuacji demokratycznych instytucji. One przestają być demokratyczne w sytuacji, jeśli ustawę w niektórych krajach można kupić. Elity ekonomiczne i polityczne, one się przenikają nawzajem, one łączą się, robią wspólne interesy, ustalają reguły gry, które ponoć mają być demokratyczne, ale oczywiście nie są nimi. Wielki biznes, powtarzam się, rządzi światem. I w ten sposób powstają nowe standardy w polityce, czyli krótko mówiąc, następuje naginanie pewnych decyzji non-stop i udawanie, że to, co robimy, na przykład rządząca partia, to jest demokratyczne, a tymczasem to nie jest demokratyczne, bo tutaj albo mamy wpływ wielkiego biznesu międzynarodowego, albo wewnętrznego, spółki Skarbu Państwa i tak dalej. Ale jeszcze jest jedna sprawa, wracając do definicji globalizacji, ja mówiłem o interakcjach, o powiązaniach, o wpływie jednej kultury na drugą i tak dalej, przenikanie się społeczeństwa, ale nie zapominajmy o wojnach. Przykład wojna na Ukrainie. Ta wojna na Ukrainie udowadnia w sposób bardziej niż dosadny, że globalistyczna wizja staje się coraz bardziej problematyczna, bo przecież ta wojna nabrała już właściwie charakteru globalnego, spowodowała jakby nie było eksodus milionów Ukraińców i to jest to przemieszczanie się tych społeczeństw. O to chodziło globalistom, przemieszczanie się społeczeństw, a więc wojna wywołała eksodus Ukraińców, a więc mamy to przemieszczanie się społeczeństw, brawo. Poza tym ta wojna zmienia charakter gospodarki światowej, ona zmienia charakter polityki światowej, zostają na nowo zdefiniowane układy międzynarodowe. To jest wszystko globalizacja. Ciekawe jest, że jeśli mówimy o globalizacji, to wcale nie myślimy o wojnach, a przecież wojny są również w pewnym sensie może nie tyle wytworem, chociaż również, ale częścią tego procesu globalizacji. Następna sprawa to jest kwestia ekspansji Chin. Chiny prowadzą od lat, wiemy o tym, ekspansywną politykę, już nie tylko ekonomiczną, ale również polityczną i są największym beneficjentem tego światowego procesu globalizacji ekonomicznej. Ale czy to upowszechnia się do Czy to sprzyja upowszechnianiu się demokracji? Skąd? Podobnie jak wojna na Ukrainie, mimo że prezydent Zelenski mówi, że broni demokracji na świecie. Nie, niczego nie broni. Albo kwestia uchodźców w Europie, z Afryki i z Azji. To jest też globalizacja, przemieszczanie się społeczeństw, jak najbardziej. Ale czy to ma coś wspólnego z demokracją? Absolutnie nie. Więc właśnie w ten sposób, wracając do pani pytania, wytwarzają się nowe standardy, ale niestety negatywne standardy w polityce światowej, w polityce europejskiej i jednocześnie w polityce w ramach państw. To ostatnie kilka lat myślę, że dobitnie pokazało, że my żyjemy w takim świecie pełnym zależności, bo przecież jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie mieliśmy pandemię, kiedy się okazało, że jest szereg różnych linii transportowych, dróg transportowych uciętych przez to, że po prostu ten transport z drugiego końca globu jest niemożliwy. No teraz mamy do czynienia
z wojną. Przecież była jeszcze sytuacja tak naprawdę w Afganistanie, która niby tutaj od nas, od Europy jest kawałek, ale też wiemy, że w niej uczestniczyliśmy w jakiś sposób. Teraz konflikt między Hamasem a izraelskim rządem, który jest zaogniony. Cały czas jakby te wszystkie wydarzenia, chociaż czasami mają lokalny charakter teoretycznie jak wojny, to jednak te skutki są dużo bardziej szersze w swoim zasięgu i właśnie mają globalne skutki. Dokładnie. To jest wszystko powiązane i właściwie w tej chwili już nie ma lokalnych wojen, chociażby się tak wydawało, tylko widzimy postępujący wpływ tego procesu globalizacji również w ramach wojen, w ramach konfliktów i to wszystko sprzyja rozwojowi negatywnych standardów w polityce, ponieważ ta polityka staje się hegemoniczna i od razu widać, które państwo mają coś do powiedzenia, a które nie. I w ten sposób następuje naruszenie suwerenności państw, szczególnie państw słabszych i państw mniejszych. Chciałabym tutaj tak zakończyć taką iskierką nadziei i zapytać się, czy jest jakaś recepta właśnie na globalizację, ale w kontekście tych negatywnych skutków globalizacji i czy tą receptą może być demokracja bezpośrednia, na przykład poprzez uniezależnienie się państw od skutków globalizacji. Jak najbardziej, biorąc pod uwagę te zmiany w wewnętrznym charakterze funkcjonowania państw, które są spowodowane globalizacją, najważniejsze problemy możemy rozwiązać tylko oddolnie, na bazie konsensusu, na bazie dialogu, konsultacji i aktywnego uczestniczenia społeczeństwa obywateli w procesie decyzyjnym. Nie tylko na szczeblu państwowym, ale również na szczeblu lokalnym. Ten sposób na życie możemy nazywać spokojnie demokracją bezpośrednią, jak najbardziej. Chodzi o aktywne współrządzenie, współuczestniczenie obywateli na własnym podwórku z możliwością podejmowania decyzji. Lokalne, państwowe i ponadpaństwowe sposoby kierowania życiem przez elity polityczne, one się nie sprawdziły w ramach demokracji parlamentarnej, parlamentarno-elitarnej, bo sprawdzić się nie mogły. Znajdujemy się obecnie na rozdrożu i właściwie wszyscy to czujemy i wiemy i szukamy rozwiązania. I tutaj właściwie kłania się demokracja bezpośrednia. I według coraz większej ilości ludzi to jest właściwie ten ratunek i to jest sposób na uratowanie godnej egzystencji państwa, uratowanie godnej egzystencji regionu, gminy i przede wszystkim rodziny. Tutaj chodzi właściwie ciągle o to samo, wskrzeszenie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które mogłoby samo współdecydować i mogłoby bronić się przed tą globalizacją. Chodzi właściwie o to, aby, krótko mówiąc, aby wziąć ster do ręki i samodzielnie stanowić o własnym losie, bo kto właściwie powinien być, tak logicznie rzecz biorąc, kto powinien mieć głos w dyskusji na temat globalnego ocieplenia, na temat kryzysu energetycznego, niekontrolowanej imigracji obcokrajowców, terroryzmu, zasobów własnych? No kto? Właściwie obywatel. Obywatel, który jest bezpośrednio dotknięty tymi problemami. I tutaj ten nieudany eksperyment globalizacji, bo możemy już mówić chyba o eksperymencie, on pokazał paradoksalnie, to jest ciekawe, że granice terytorialne chronią państwa przed tymi zagrożeniami ponowoczesnego świata. I tutaj znowu staje się ważna suwerenność państw, o dziwo. I tutaj chodzi właściwie o to, kogo włączyć, a kogo wykluczyć, jeśli chodzi o tą debatę na temat tych podstawowych problemów. Wykluczać nie można nikogo, a szczególnie nie wolno wykluczać obywateli. I to jest właściwie istotne w tej chwili. Co jest jeszcze ciekawe, to, że izolacjonizm, który był właściwie krytykowany latami, który był uważany za rozwiązanie konserwatywne, nienowoczesne,
izolacjonizm państw, on się w tej chwili znowu staje popularny. Tylko w tej chwili się to nazywa ochroną interesów państwa. Czyli wracamy do tej idei izolacjonizmu, ale nie w sensie negatywnym, tylko w sensie pozytywnym, po to, aby bronić się przed tym, przed wpływami organizacji międzynarodowych, przed globalizacją. Czyli nagle okazuje się, że ta ochrona interesów państwa staje się znowu popularna. My w tej chwili przeżywamy powoli już porażkę tego procesu globalizacji dobitnie i, tak jak powiedziałem, szuka się nowych rozwiązań. My to rozwiązanie jako Instytut Demokracji Bezpośredniej podajemy jak na dłoni. Jest taka możliwość, demokracja bezpośrednia, skuteczne instrumenty decyzyjne i skuteczne instrumenty protestu, na przykład inicjatywa referendum, weto, oczywiście konsultacje i tak dalej. I nigdy o tym nie wolno zapominać, że społeczeństwa składają się ciągle jeszcze z obywateli, ciągle jeszcze składają się z ludzi, z rodzin, a ludzie, obywatele, rodziny chcą być wolni. Chcą być wolni, chcą sami decydować o sobie i my musimy właściwie o tym przypominać, żeby ci wielcy politycy, globaliści, kosmopolici nie zapominali o tym. Najmniejszą i podstawową jednostką społeczną jest rodzina. I myślę, że to taka bardzo piękna klamra, którą zamkniemy dzisiejszą rozmowę. Pewnie do tych wątków będziemy jeszcze na kanale wracać. A panu profesorowi serdecznie dziękuję już za kolejną gościnę na kanale lub bezpośrednio. Dziękuję bardzo.